Witajcie w kolejnym odcinku Royal Trip High Five. Merry Christmas. Właściciel, który was pozdrawia tam z drugiego planu. Pozdrawiam. Właśnie poprosimy właściciela o odpalenie auta na zimnym silniku, chociaż tu w garażu dyszka. O, ale długi. Ten samochód brzmi co prawda cicho, ale dostojnie. I to jest cała klasa sama w sobie. BMW 8 serii E31. Pierwsza generacja. 8. Jestem fanem V12, jestem fanem. Zobaczcie. Jest git, jest dopasowanie, co? I to jest prawidłowy zestaw. Mogę naprawdę kierować? Tak. Superancko. Zobaczcie, to jest 850. W bardzo nietypowym kolorze. Zaraz właściciela spytamy, czy to jest folia, czy to jest lakier. Folia czy lakier? To jest lakier. To jest lakier taki? Ma ten, oryginalny. To jest First Edition i jedno z 400. I co to dokładnie znaczy? To znaczy, domyślam się, że to jest jedna z 400 na świecie. Jedna z pierwszych odebranych też, nie? Poważnie? O, proszę. Aha, czyli zaraz, to jest... 400 na jeden. To jest 400 sztuk, tylko na całą... To jest jeden z pierwszych odebranych w ogóle, nie? W ogóle, w ogóle? W ogóle. 850. Tak. Na cały świat. Na cały świat, 400 sztuk tylko. Rozumiem. No tak, to by tłumaczyło First Edition. First Edition, tak, tak jest. Tak, daj delikatny gaz. Jest drogo, co? No to jest seryjny wydech. Tak, ale ja robiłem jeszcze głośni, a tam silnik cały czas bond pisał. Nie chcę. Aha. Ale ja mam inny, gdzie indziej teraz termin. Okay. Niemcy robi jeszcze więcej taki mocno głos. BMW miała więcej koni. Miała więcej, no ale właśnie ta mapa nie działała, nie? Ale teraz no, on ma normal 530 plus 120. To ile jest? 650? 650 ma. Teraz ma 650. Bo dałam, coś tam. Aha, a wcześniej miał jeszcze więcej? Tak. A ile miał wcześniej? 700? No 770, 80. Tak. Co wy gadacie? Tak, tak. A czemu akurat ten samochód pan kupił? Tu? No, no tak przed okazję, ja tak poszłam z kolegą do BMW. Aha. Zobaczyłem, wszystkich ludzi przyjechało zobaczyć, coś tam się dzieje, wiesz, dużo ludzi. I tak też poszłam, zobaczyłem, pytałem tam facet tam na salonu, nie? To mówi, coś nowe, dopiero przyjechało. O. No a ja mówię, jaki to jest, tłumaczyłaś mi, 400 sztuk, tak jak my tłumaczyliśmy. Ja, dobra, mówię, ja kupię od razu. Każdy zobaczysz szoku. Ja mówię, ja kupię już. Co, gotowa na miejscu i... Tak, od razu mówię, ja kupię, już kupię, a wszystkich zobaczysz, myślisz, co to jest. No ja mówię, ja kupię, okej. Okay. Dobra, papiery potrzebne, wszystko. Dobra, zaraz będzie. Poszłam do biura, do firmy, bo mam budowlance. Wszystkie papiery i płaciłem 45 tysięcy na gotówki. Aha. Ein Salon. I to jest jeszcze... Uła! 770 koni. Jakie to czasy robiło? Około 3 sekund, 2,9. 2,9 do sety. Tak, jakoś tak. A no teraz jest jakoś 3,2. Czyli tak jak seryjnie mniej więcej. Ile kosztowała na początku? Komplet, to je, tak. Ile kosztuje to? Tak. 280 tysięcy. Euro. Tak. Czyli jakieś 1 300 000. Tak. No, bardzo dużo. Dużo. No ale to była pierwsza, to teraz... No bo to jest, właśnie to jest. Wiesz. Tak. To... Dlaczego? Bo to jest, jak taki kupie jest, za 120, 130, za 200 jest. A teraz spróbujemy pokazać wam procedurę startu z zewnątrz. Usunę się trochę. Ryb manualnej skrzyni biegów, trakcja wyłączona, procedura start. Słynny test przyspieszenia na podstawie mijających tirów. Trzeba się zrównać i przyspieszyć. I tak mniej więcej to działa, że już tira nie ma. To przyspieszenie jest dobre, naprawdę dobry temat. Te samochody, jak wyszły te 2-3 lata temu, wszyscy się na nie mocno rzucili. No bo tej 8 serii nie było przez większość czasu, nie produkowali jej i w pamięci została im ta seria 8, E31, która była genialną serią. Te same silniki, które są w E31, to V12, były konstrukcyjnie bardzo zbliżone do silników McLarena F1 chyba, z tego co pamiętam. Czym się zajmujecie? Ja, Niemcy, budowlanka? Budowlance mam. W Niemczech głównie, w Polsce tak, nie? Dwa firmy, nie, Niemcy, już
już dawno. Po niemiecku ja umiem, po turecku, po kurdecku, po arabsku i po francuskiej trochę i takie 5 języków. Bardzo dobre biznesowo podejście no tak, językowe. Jak język umiesz, to dzięki polski język ja tyle pieniądze robię prasową, bo wszystkie mam Polaki prasy. Tak? Tak. Oni nie umie po niemiecku, ale ja tłumaczę po polsku i... Wiecie, co jest najlepsze w tym wydechu? Że on nie jest najgłośniejszy, ale brzmi tak dostojnie i tak świetnie. Kultura pracy wydechu jest cudowna. Bardzo się cieszę, że tą serię nagrywam w grudniu, no bo zobaczcie, jaką scenerię mamy. To jest coś cudownego, że dookoła biało, jedyny czarny punkt, ciemny punkt to jest ten samochód. Splitter, jak widzę, nie jest karbonowy, to jest taka guma, ale tutaj mamy karbon, wloty są karbonowe, tak samo tutaj te dokłady. Grill tak samo nie jest karbonowy. Boże, jakie ładne światła, zobaczcie tylko na te światła. Lasery piękne. No i cały dach, cały w karbonie, dobra opcja. Tutaj wymieniliście dyfuzor i końcówki tylko. AC sznycer. Cały w karbonie tak samo. No ale końcówki, tak jak w Manharcie robili. Też tylko końcówki. Ciekawe jak wyspawane. Przy okazji zobaczcie, jaki piękny dwukolorowy środek. Bardzo ładna beżowa skórka. Gałka zmiany biegów. To jest coś niesamowitego. Majstersztyk. A co to jest napisane tam w środku? 8 od 8 serii. Jak to ująć do kamery? O, tutaj macie. No i na progach macie napisane Carbon Core. To tak wygląda procedura chyba. Przytrzymujemy, jest off. Wow! Dawno temu pan przyjechał z Turcji tutaj? O, 30 lat. 30 lat? Tak. A ile pan ma teraz? Ja mam teraz 47 lat. Młodziutki pan był, w Salima wieku to pan przyjechał. No tak, do Polski tak, czy do Niemiec? Nie, do Niemiec. To wcześniej taki pierwszy biznes to był autohandel? Tak, autohandel robiłem, później przyjechałem. A z autohandlu od razu do budowlanki? Czy, nie, czy ja pracowałem w restauracji. A jak pan zna tyle języków, kurdecki? Tak. Turecki, arabski, polski, niemiecki, tak. to w którym języku pan myśli? Tak jak pan jest sam na sam ze sobą, jakieś myśli, to po turecku są myśli? No to pewno, bo z Turcji przyjechałem po kurdecku, turecki pierwszy. No tak, bo zawsze mnie to zastanawiało, że jak ktoś zna tyle języków, no nie? Mieszka w Polsce od 30 lat, czy w Niemczech, Niemcy, i nadal po turecku pan myśli. To znaczy, to myśli, które są w głowie, to są ciebie po turecku. Więcej, naprawdę, więcej po polsku gadam. A wszystko zaczęło się właśnie od tego, co mam na bluzie. Od BMW serii 8 E31 z silnikiem V, to on akurat jest V12, to jest auto prywatne. Widzieliście już nie raz, pewnie na moim Instagramie, ten samochód z tymi rejestracjami. No nie ma słów, żeby opisać, jak bardzo mi się podoba E31. Po prostu komfort jazdy, klasa, spokojny 5-litrowy silnik, wolno ssący, genialnie brzmiący. Coś niesamowitego i też bardzo dobra lokata kapitału. Ktoś, kto kupił albo nadal kupuje BMW E31 8 serii, wzbogaci się prędzej czy później. Salim sobie będzie, może kiedy będzie miał. O, słyszysz, Salim? Jadę twoim przyszłym autem. Chcieliśmy właśnie coś znaleźć takiego fajnego do roboty, nie? Coś po prostu starego do renowacji. Jakbyście chcieli E31, nową 8 koło starej 8 postawić, to mam dwie na sprzedaż, jak chcecie. Właśnie chyba nie z BMW, bardziej chodziło o jakieś ATM, nie? Coś takiego. No ale tu by pasowało. Mam czarną i białą, jak chcecie. To zastanówcie się. To by było na tyle w dzisiejszym materiale z BMW 8 serii. Teraz już bez bluzy na zakończenie materiału. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję tacie Salima i Salimowi za poświęcony czas. Pamiętajcie, że warto doceniać 8 serię. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do jutra, bo już jutro kolejny materiał. Cześć!